Dlaczego malujemy, dlaczego w ogóle proponuję coś takiego, jak malowanie intuicyjne? Co to jest w ogóle? Jak Państwo myślicie? Co to jest malowanie intuicyjne? Coś od intuicji, dokładnie. To nie jest malowanie z wyobraźni, uwaga, bo wyobraźnia to jest jedna, lewo-półkulowa opiera się na tym, co znamy. Prawda? Najczęściej tak jest, że nasza wyobraźnia opiera się na tym, co znamy. Natomiast intuicja to jest to, co nam mówi dusza, co nam w duszy gra. Dlatego uprzedzam, jeżeli ktoś przyszedł, żeby się dowiedzieć na przykład... No dobra, trochę. Jak się maluje, nie wiem, perspektywę, światłocień albo jakieś tam inne takie rzeczy, to od razu z góry uprzedzam, że niestety tym się nie będziemy zajmować i nie o to nam chodzi. Moim pragnieniem jest, takie mam pragnienie bardzo duże, żeby każdy człowiek, niezależnie od wieku i od miejsca, w którym obecnie się znajduje, znalazł siebie. Ponieważ my przez całe życie podlegamy ograniczeniom, schematom, pewnym przekonaniom, które wytwarzają się w nas w ciągu całego życia. Więc ja chcę, żeby każdy człowiek poczuł, co to naprawdę być sobą i odkrył to w sobie. Korzyści, które są z malowania, wynikają z malowania intuicyjnego, to są takie, jest bardzo dużo oczywiście, ale pozwolę sobie powiedzieć o takich trzech. Po pierwsze, dzięki właśnie malowaniu intuicyjnemu, jeżeli damy sobie na to przyzwolenie, fantastycznie odnajdujemy siebie. I myślę, że to jest coś niesamowitego, że my możemy w końcu poznać samych siebie. To, co nam w duszy gra. I powiem Państwu, że to jest coś, co dodaje nam bardzo dużo radości i swobody i innego spojrzenia na świat. Kiedy pozbywamy się ograniczeń, które w nas tkwią. To jest naprawdę niesamowite. Druga sprawa to jest to, że przez całe życie posługujemy się naszą lewą półkulą. Czyli jesteśmy logiczni, działamy według pewnych schematów, konkretów i tak dalej. I to jest super. Ale jednocześnie przez całe tysiąclecia człowiek zapomniał, że ma coś takiego jak prawą półkulę, która odpowiada za kreatywność, za wolność, za swobodę, za radość, za empatię. To właśnie dzięki prawej półkuli zrażamy się na widok pięknego zachodu słońca, albo jak widzimy małe dziecko, albo jakieś inne fajne elementy. Zrażamy się, kiedy słuchamy muzyki. Macie też tak? Super jest, nie? Nie wiem dlaczego, ale nie ma słów, nie ma nic, ale rozpływamy się, albo odwrotnie, albo się spinamy. To właśnie prawa półkula. I my tą prawą półkulę bardzo zaniedbujemy. I dzięki malowaniu intuicyjnemu pozwalamy sobie powiększyć, rozszerzyć, otworzyć na początku bardziej na tą prawą półkulę. W związku z tym uzyskujemy coś fantastycznego. Ponieważ dzięki temu uzyskujemy harmonię między prawą i lewą, między logiką a wolnością, między, wiecie, te dwa połączenia. Super jest być w harmonii, prawda? To jest po prostu rewelacja. Zobacz oczami wyobraźni piękną, szeroką drogę przed sobą. Czy idą pojedynczo, czy może są w grupie? Czy są poukładane, czy może są chaotycznie rozbiegane? Jeżeli chcesz, możesz teraz te myśli poukładać. Otworzysz oczy, weźmiesz pędzel, wybierzesz farbę, która do Ciebie przemówi i zaczniesz malować. Trzy. Otwieramy oczka i bierzecie do roboty. Thank you.
normalnie. Ja powoduje u mnie napinanie mięśni. Wolę robić to, co mi sprawia frajdę. Niezależnie od tego, jak ktoś może to oceniać, bo to nie ma dla nas znaczenia. Nie o to chodzi. Boże, to jak ja się z czymś, co robię, jest, jak ja się czuję. To na tym polega. Jeżeli ma pan potrzebę malowania pejzaży, to jest okej, ale dzięki takiemu wejrzeniu w siebie, to będzie, mogą być takie głębokie, piękne i zupełnie inne spojrzenie. Na tym to polega.